trafiamy do województwa małopolskiego, a konkretnie do Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Liszki. Do jednego z wielu polskich zakładów, który produkuje kiełbasę krakowską suchą staropolską, która została wpisana przez Komisję Europejską do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Ma smak doprawionego mięsa wieprzowego z delikatnie wyczuwalną nutą pieprzu i czosnku. Jej zapach jest swoisty dla kiełbasy wieprzowej, o charakterystycznym dla wędlin wędzonych aromacie. Cechą charakterystyczną kiełbasy krakowskiej suchej staropolskiej jest widoczny po wzięciu pod światło cienkiego plasterka tworzący się mozaikowy układ, tak zwany witrażyk. To kiełbasa grubo rozdrobniona, wędzona, pieczona i suszona, produkowana w oparciu o tradycyjne receptury z wyselekcjonowanego mięsa o najwyższej jakości. Tradycja masarska w rodzinie Janusza Zalarskiego jest bardzo długa. Jak podkreśla, w produkcji kiełbasy krakowskiej staropolskiej suchej wkłada całe swoje serce. Ja jestem trzecim pokoleniem, co produkujemy wędliny. Wcześniej zajmowała się rodzice mojego teścia, czyli rodzice żony, dziadkowie. Następnie teściu zarejestrował zakład w 1992 roku. My w 2000 roku założyliśmy spółkę. Wybudowaliśmy nowy zakład, nowoczesny, z tradycją i produkujemy wędliny takie z pasją, rodzinne, tradycyjne. Sposób produkcji kiełbasy krakowskiej suchej staropolskiej wywodzi się z tradycji krakowskich kiełbas grubokrojonych, o których w wydanej w 1926 roku publikacji pod tytułem Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin pisze Andrzej Różycki, wędliniarski mistrz z Krakowa. Przeczytać w niej można, i tu cytujemy, sposób wyrabiania wędlin krakowskich ma swoją wyrobioną markę dzięki dobroci, czego dowodem jest to, że przed wojną 70% wędlin produkowanych w Krakowie szło na zaopatrzenie miast byłej Austrii i za granicę. Kiełbasa krakowska sucha staropolska wymaga ogromnego nakładu pracy i pietyzmu przy poszczególnych etapach produkcji. Jak wygląda ta produkcja? Kiełbasa krakowska staropolska. Jest to kiełbasa zarejestrowana przez Unię Europejską jako gwarantowana tradycyjna specjalność, czyli receptura jest tradycyjna, produkcja jest tradycyjna. O specyficznym charakterze kiełbasy krakowskiej suchej staropolskiej świadczy skład surowcowy oraz zachowane proporcje. Do produkcji kiełbasy wykorzystuje się grubo rozdrobnione mięso wieprzowe klasy pierwszej. Nie bez znaczenia pozostają procesy peklowania, osadzania oraz wędzenia, a także wyraźnie wyczuwalne w smaku nuty pieprzu z delikatnym posmakiem gałki muszkatołowej oraz czosnku. Mięso z szynki wyselekcjonowane marynujemy. Marynowanie to jest mięsa około 24 do 72 godzin. Następnie obróbka, produkcja, sama produkcja, czyli gałka muszkatołowa, peklosól, pieprz biały, pieprz czarny, mięso z szynki klasy 1. Do tego dodajemy 10 kg mięsa wołowego ekstra, co wyróżnia ten produkt takim niepowtarzalnym smakiem, aromatem i zapachem. Następnie produkcja, czyli nadziewanie kiełbas, batony takiej wielkości około 60 deko, przewiązywane taką przędzą wędliniarską. Idzie to do osadzalni, po około 2-3 godzinach z osadzalni. Następnie wyląduje we wędzarniach tradycyjnych opalanym drewnem buk, olcha, owocowe drewno. Wędzimy to od 4 do 6 godzin do uzyskania temperatury w batonie 72 stopni, wilgotności na poziomie 10%, tak żeby ta po przekroju kiełbasa staropolska, ta mozaika taka była wyrazista i zapach też wędzonego dymu, co daje nam ten smak, to mięso świeże, zamarynowane, wołowina, produkcja tradycyjna plus to drewno daje taki niepowtarzalny smak temu produktowi, a to przez to też nam konserwuje produkt. Tradycja wytwarzania kiełbasy krakowskiej, staropolskiej i suchej jest bardzo długa. Tak, już w zapisach książkowych już XII-XIII wiek już była kiełbasa krakowska. My podczas rejestracji też żeśmy dochodzili do źródła, skąd ta kiełbasa, jak pochodzi. Już były zapiski w księgach dziejów tam kulinarne Polski z 1956 roku, to już tam następny epizod. Nazwa kiełbasa krakowska jest rozpowszechniona na całym świecie, a nazwa staropolska to świadczy o polskości tego produktu, o tradycyjności i o tradycyjnej recepturze.
Liczne publikacje oraz przepisy zawarte w książkach kulinarnych wykazują, że kiełbasa krakowska sucha staropolska wywodzi się z krakowskich kiełbas grubokrajanych. Wyrób ten potwierdzony jest jako marka już od lat 20. XX wieku. Wywiady przeprowadzone z masażami starszego i młodszego pokolenia, zatrudnionymi przy produkcji kiełbasy krakowskiej suchej, potwierdzają, że tradycja jej wytwarzania jest kontynuowana i zachowana.